Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj nietypowo mam ujęcia, które uzyskałem od Adama. Adam miał dzisiaj zderzenie z gołębiami, niestety spadł jego Otel Nano Plus z 40 metrów. Uszkodzenia są dosyć poważne i kurczę, no niestety tak pechowo się złożyło, że po pierwsze mamy chiński nowy rok, po drugie jest niewiele nowych modeli, też z częściami jest dosyć słabo i podejrzewamy, że ta naprawa będzie trwała do marca najwcześniej. Jest szansa jeszcze, żeby uzyskał możliwość zakupu drugiej sztuki taniej, ale jak na razie co do naprawy to wygląda tak sobie. Nie ma za dużo części na rynku, też tych egzemplarzy Nano Plus nie jest dużo i to wszystko niestety pewnie przyciągnie się w czasie. Szkoda, bo ciekawy, obiecujący model, poza może jakością plików RAW czy RAW, to wszystko wyglądało naprawdę nieźle i każda aktualizacja trochę do przodu. Ja dzisiaj polatałem natomiast Otelem zwykłym, Nano zwykłym, bo takiego posiadam. I dzisiaj próbowałem poustawiać parametry, jeżeli chodzi o wideo, głównie na tym się skupiłem. Sesję zdjęciową też robiłem, ale to o tym w osobnym opracowaniu. Natomiast tutaj mogę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o balans bieli, to co mnie zaskoczyło, są presety. I te presety nie działają tak naturalnie, że można ustawić sobie na przykład, nie wiem, temperaturę barwową, tylko mamy presety chmurka, światło i tak dalej, i słońce, więc one nie do końca są dobrane dobrze. Tutaj mam taki przykład, kiedy lecę tyłem i faktycznie mamy taką sytuację, że podczas nagrywania można było zmieniać balans bieli, te presety, i tutaj zmieniałem z automatycznego trybu na chmurkę i widać, jak duża jest różnica. Tutaj jest bardzo wysoka temperatura, jeżeli chodzi o właśnie ten preset chmurka. I to było charakterystyczne. To, co jest też ciekawe, że Otel ma, tak jak w Phantomie 4 Pro, możliwość wykonywania zdjęć podczas ujęć filmowych. Jest to super sprawa, naprawdę. To mi się podoba. Jakość podczas wideo jest naprawdę dobra w tym Nano. Tutaj jest ten sensor 48 megapikselowy i to wygląda całkiem nieźle. To, co mu bardziej dokucza, to jest fakt, że gimbal dość długo się kalibruje. Ja nie miałem tutaj możliwości, żeby idealnie na równym podłożu, tak jak na stole, go kalibrować. Więc przygotowanie tego drona do startu czasami trwa nawet 3-4 minuty. Natomiast na przykład Mini 2 jest dużo szybszy pod tym względem. Na pewno jest to też inny dron. Otel ma trochę inne rozwiązania. Dosyć proste i ciekawe, dosyć takie funkcjonalne. Poza może takimi drobnymi rzeczami na dzisiaj jest to całkiem fajny dron. Czy on jest wart tyle pieniędzy, ile sobie śpiewa Otel? No, trzeba pamiętać, że wyprodukowanie i prace związane z rozwojem takiego produktu to jest naprawdę ciężka charówka. Każdy, kto stworzył jakikolwiek produkt, to wie, co to znaczy nawet najprostszy produkt stworzyć. Bo ja już na przykład parę dronów zbudowałem od podstaw i wiem, z czym to się wiąże. Na przykład Kruxa to chyba 3 dni zastanawiałem się, jak złożyć, bo tak było mało miejsca. Natomiast tutaj mogę powiedzieć tak, fajny jest pod kątem wideo, ładnie lata, jest dobrze wykonany, bardzo porządnie. Funkcjonalnie on jest cały czas poprawiany, bo aktualizacja praktycznie jest niemal codziennie. Co drugi, trzeci dzień mamy poszczególne aktualizacje, także można liczyć na to, że faktycznie DJI będzie mocno pod ścianą, jeżeli chodzi o Mini 3. Ja poświęcę osobny odcinek na opis tej sesji, będziecie mogli obejrzeć, bo mam około pół godziny materiału takiego z komentarzem na bieżąco, jeżeli chodzi o tę sesję, którą tutaj mieliśmy. Natomiast to, co mogę powiedzieć, no około kwietnia jest planowany Mini 3. Może mieć podobną optykę, może mieć troszeczkę lepszą i podobne rozwiązania. Wiemy, czego się możemy spodziewać. Co do finansów, trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało, czy DJI pójdzie faktycznie w tym kierunku, żeby masowo sprzedawać drony, czy będzie jednak drożej i mniej tych dronów na rynku. Tutaj mamy ujęcia teraz z Mini 2. Ja tutaj stosowałem dwa parametry główne, dwa ustawienia, czyli 4K25 klatek i automatyczny balans bieli, ale go blokowałem, czyli najpierw ustawiłem na automat i po chwili go blokowałem, bo mniej więcej miałem bardzo podobne ujęcia, nie chciałem, żeby mi się zmieniał ten balans bieli
Natomiast druga rzecz, która tutaj jest ciekawa, że Mini jest pod tym względem lepszy, że dla rozdzielczości 2.7K ma do dyspozycji, tak jak tutaj widzimy, już 50 klatek na sekundę. Dzięki temu jesteśmy w stanie o połowę zwolnić te ujęcia i one są płynne. Fajnie to wygląda, natomiast klatkaż 50 nam to umożliwia i rozdzielczość 2.7K jest dość przyzwoita. Ona jest oczywiście mniejsza od 4K, ale jeżeli nie mamy potrzeby na przykład kadrowania, tylko na social media tworzymy, tak to wygląda. I to jest przegląd taki dość szybki wydarzeń, które mieliśmy dzisiaj. Słuchajcie, każdy dzień przynosi coś ciekawego. Zobaczymy, jak Adam tam w Niemczech w serwisie uzyska informacje. Na bieżąco też na grupach zapraszam Was i do wyzwań, i do teamu 250 gramów, który się zajmuje m.in. takimi dronami, do klubu miłośników takich dronów, no i też na grupę Latam Dronem od DJI. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!